Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, na którym będzie dosyć emocjonalnie, tak bym to powiedział. Taka będzie jego formuła, ponieważ jest to dla mnie temat, do którego ja właśnie w ten sposób podchodzę. Więc to nie będzie chyba nic zaskakującego. Dzisiejszy film będzie dotyczył pliku rozszerzenia wtyczki, dodatku opcji kodu, nie wiem case move, tak zwany no i o nim będzie właśnie odcinek. Na początku. Skinsmanki, strona do wymieniania swoich skinów. Jeszcze przez około 2 godziny i 15 minut, od kiedy to nagrywam, chociaż pewnie jakby to oglądacie, to już 2 godziny. Yy, trwa promocja 45% do doładowania. Także kurczę, jeżeli ktoś chce skorzystać, to naprawdę mało czasu zostało no i co, można sobie szukać skinów, craftów i tak dalej także można sobie wejść przez link w opisie filmu, a teraz więc przede wszystkim trzeba powiedzieć czym jest case I ja yy, powiem tak casemove to jest aplikacja wtyczka rozszerzania które powoduje, że yy, wszystkie twoje magazyny są przez ciebie bardzo proste do przejrzenia, które segreguje wszystko w Twoich magazynach, które samo wyjmuje oraz wkłada rzeczy do magazynów, i które liczy wartość każdego Twojego przedmiotu według strony, do której chciałbyś się odwołać. Można by było rzec, że coś genialnego i takie właśnie jest. Dalej. Z case korzysta m.in. Joe Leard, w sumie z naszego community, który ma e, ponad 2 miliony złotych w Ekwipunku. E, istnieje mm, miotkę, który ma 180 tysięcy w Ekwipunku. E, dalej używają to grupa moich spedacjozich, e, w sumie, którzy też mają co najmniej kilkadziesiąt tysięcy na osobę w Ekwipunku. Więc. Można powiedzieć, że mm, tak jakby istnieje zaufanie wśród dużych ekwipunków do tego e, szpryca, tak to będę nazywał. E, no i o co chodzi? Jeżeli chodzi o case move, no to nie słyszałem nigdy w swoim życiu żadnej negatywnej opinii na temat case move'a. Nie znam ani jednej negatywnej opinii. E, jednak, jak sami możecie zauważyć, na moim profilu nie ma case a, a jest zwykły Steam. No właśnie. Ponieważ ja jestem osobą, która z niego nie korzysta. I yy, ja nie chcę ani was zachęcać, ani zniechęcać do używania case ponieważ nie na tym to polega. Osoby, które się znają, sprawdziły kod tego, yy, nie wiem nawet, jak go nazwać, urozmaicenia. I uznają, że w kodzie jest wszystko dobrze. Nie logujesz się na Steama, a jest to jedynie emulator, który puszcza CSA i sprawia, że jesteś sobie w stanie to wszystko kontrolować. W ten sposób to działa. I za każdym razem, kiedy wchodzisz, musisz się chyba logować osobno, ale tak jakby się nie logujesz, tylko podajesz kod, który jedynie daje dostęp do... Tam yy, chwilowo do tego. Nie wiem, tak to jakoś działa. Yy, no i, że jest to bezpieczna sprawa. I nie ma, że nawet gdyby chciało Valve się w jakikolwiek sposób do tego przyczepić, to nawet nie ma narzędzi do tego, żeby to zweryfikować. No i w ten sposób wygląda strona, która postuluje korzystanie z Case No i jeszcze no, dużo jest osób ogólnie, którzy z tego korzystają. Nie wiem, jak jakieś infi, którym ma też. Pokaźny ekwipunek, i tak dalej. Są osoby u nas, które rzeczywiście z tego korzystają i mają w ekwipunku tyle, żeby się załamali, jakby to stracili. Ehm, no, no i teraz moja ta e, opinia. Ja nie ja, ja mówię, to, to jest w ogóle problem, jest w tym, że. Jakby, jeżeli ja ułożę pozytywne rzeczy na początku tego filmu, to mi powiecie tak. O, takie zajebiste, to czemu sam nie używasz? Ugh. A jeżeli bym ułożył negatywne, to mi powiecie, że. No to po co o czymś takim mówisz, skoro to jest takie chujowe? I tak dalej. Ja nie chcę w Was wywoływać żadnego wrażenia czegokolwiek. Nie chcę. Naprawdę. Bo mnie to nie jest do szczęścia potrzebne, żeby ktokolwiek z Was był do, do tego. Zachęcony albo zniechęcony, co mnie to obchodzi? Jakby, skoro ludzie tego używają i się cieszą, nie? To co, co ja mam im się wpierdalać w cokolwiek? Mnie to nie obchodzi. Używajcie se czego chcecie. Wchodźcie se na jakie strony chcecie i tak dalej. No, w ten sposób. Ja jedynie opowiadam swoją opinię na temat... Nie, nawet samego rozszerzenia, co samej polityki Valve. Ponieważ ja nie mam problemu z tym, co to robi, czym to jest i tak dalej, bo to jest sprawdzone jest legitne, tylko mam problem z interpretacją tego przez Valve. Były osoby, które pisały do supportu, czy aby na pewno jest to legalne. I Valve odpowiedziało: wszystko, co nie ingeruje w pliki gry, związane z rozgrywką, jest legalne. W ten sposób Valve odpowiadało na to. Więc z tej odpowiedzi jasno wynika, że case move jest legalny. No tylko w pewnym sensie. Ja to bym tak porównał do tego, że my, jak sobie dzisiaj na to patrzymy, to całą naszą logiką, całym naszym zrozumieniem, case move jest legalny. Ja też tak uważam, że moją logiką patrząc, case move jest legalny. Nie ma w nim nic, co jest sprzeczne z logiką, co by było nielegalne. Ale też nie ma nic, co jest sprzeczne z logiką, co by było nielegalne, w kupieniu pięciu steam decków na koncie. Nie ma nic, co by było e, tan, nielegalne w napisaniu komuś komentarza, czy sprzeda tekosa. I nie ma nic nielegalnego w e, zakupie naklejki Copenhagen Flames na rynku. Nie ma nic nielegalnego w kupieniu sobie jakiegoś skauta z rynku a za to wszystko są bany. Jeżeli ja dzisiaj wystawię naklejkę na rynek, to na 50% środki, które otrzymałbym z tej naklejki będą oczekujące. Z jakiego powodu? Chuj go wie jakiego. O to chodzi. Nie, nie jestem w stanie być przekonany, że logując się na CSGO Roll moje konto dalej będzie istnieć. Nie jestem przekonany że yy... Właśnie co do tego, czy jeżeli ja napiszę jakikolwiek komentarz pozdrawiający kogoś, to czy on nie zostanie odebrany jako coś negatywnego. Napiszę: "Pozdrawiam cię bracie", i ktoś to odczyta jako: "No, na pewno go wyzywaj", to jest taki ich język. XD. I zostanę za to zbanowany. O to chodzi. Według mnie, przy korzystaniu ze Steama, przede wszystkim, nie można się kierować logiką. To moja opinia. Mówię, nie chcę nastawiać nikogo ale tak uważam, że używając Steama nie można się kierować logiką. Nie można się kierować jakimikolwiek normami. Trzeba się kierować tym, że jeżeli istnieje coś na Steamie, co czego nie zapewnia Steam, to znaczy, że możesz za to dostać bana. Jeżeli korzystasz z wtyczki, która Pomaga w robieniu czegokolwiek na Steamie. I jest w jakikolwiek sposób możliwe zinterpretować, że ty to robisz i z tego korzystasz, a ktoś na przykład dostaje za to pieniądze w postaci donate'ów, tym zawsze może to zinterpretować jako commercial use. I zawsze możesz za to dostać bana. I uwierz mi, że w momencie, kiedy się będziesz od tego bana odwoływał, oni nawet ci nie odpowiedzą. Tylko odpowiedź ci bot 15 razy. I to jest problem. Czy Case Move jest legalny? Jest. Czy jest bezpieczny? Na 99% jest. Czy jest przydatny? Chuj. Ale czy mam pewność, korzystając z niego, że jutro nie, nie obudzi się jakiś pracownik Walfi i nie powie: Mi się to nie podoba, wypierdalamy to. No nie mam żadnej takiej pewności. I z tego powodu nie użyję tego urozmaicenia. Dzyk.